Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej, której głównym tematem będzie informacja o projekcie ustawy, którą Prawo i Sprawiedliwość zgłosi jeszcze w czasie tej kadencji do laski marszałkowskiej w sprawie ustawy program Rodzina 500+. Ten projekt ustawy, który tutaj mam i prezentuję Państwu, nosi tytuł o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, program Rodzina 500+. Jest przygotowany przez panią wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Beatę Szydło, kandydata na premiera Prawa i Sprawiedliwości w nowym rządzie po wyborach 25 października. Ten program jest już szeroko dyskutowany w czasie licznych spotkań, które odbywa pani prezes Beata Szydło w całym kraju. Jest to program, który również zapowiadaliśmy w czasie naszej debaty kongresowej na początku lipca tego roku. Główne założenie tego programu odnosi się do tego, aby każde polskie dziecko, które znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, każda polska rodzina otrzymała pomoc, wsparcie od państwa w wymiarze 500 zł. Ten program jest tak skonstruowany, aby te 500 zł trafiło do każdej biednej polskiej rodziny. Natomiast na każde drugie i kolejne dziecko w polskiej rodzinie to 500 zł byłoby bezwarunkowo przynależne. Jest tutaj kilka bardzo istotnych problemów potrzebnych do rozwiązania. Po pierwsze, ubóstwo polskich rodzin. Ja chcę zwrócić uwagę, że w statystyce, która jest zaprezentowana przez Główny Urząd Statystyczny, mamy sytuację taką w kraju, że jeśli chodzi o środowisko miejskie, to 5% polskich rodzin żyje poniżej granicy ubóstwa. Ta kwestia jeszcze bardziej dotyczy rodzin na polskiej wsi, bo tam aż 12% polskich rodzin żyje na granicy ubóstwa. Tak więc te 500 zł, które trafiłoby do polskich rodzin, jest istotnym wsparciem dla gospodarstw domowych, szczególnie myślę, że to jest bardzo widoczne w miesiącu wrześniu, gdzie rozpoczyna się rok szkolny, gdzie rodzice potrzebują dodatkowych środków na wyposażenie swoich dzieci do szkoły. W tym też czasie jest zauważalne to, że polskie rodziny niestety zadłużają się. Gdy przechodzimy przez ulice naszego miasta, Ostrowca i zresztą w całym kraju, widzimy na tablicach ogłoszeniowych szereg firm finansowych, parafinansowych, które proponują tak zwane chwilówki w niewysokim wymiarze kredyty do szybkiego zwrotu, ale niestety po niemalże lichwiarskim procencie. Także to wsparcie 500 zł dla każdej biednej rodziny, jak również dla każdego drugiego i trzeciego dziecka w polskiej rodzinie jest niezwykle potrzebne i niezbędne. Również jest i zaleta gospodarcza. Takie wsparcie ma uruchomić również rynek wewnętrzny i konsumpcję, która jest elementem pobudzającym rynek handlowy, rynek gospodarczy w naszym kraju. Wszakże te
pieniądze będą skierowane na zakup rzeczy najpotrzebniejszych, podręczników, często wyżywienia, przyborów szkolnych, a nie na jakieś, no tutaj chcę sparafrazować, frykasy, jakieś ośmiorniczki czy wykwintne prezenty, o których polskie rodziny z telewizji często słyszą. Także to jest sprawa niezwykle istotna i ważna, jak również myślę, że sprawą niezwykle ważną jest w ogóle wsparcie polskich rodzin ze względu na ogromny problem natury demograficznej. Badania statystyczne pokazują, że w 2014 mamy w kraju tak zwany ujemny przyrost naturalny. Liczba ludności Polski w tym obszarze, porównując urodzenia i zgony, zmniejszyła się o 14 tysięcy, a sięgając jeszcze roku 2013, ten spadek jest jeszcze istotniejszy. A więc głównym zadaniem tego programu, który zostanie zgłoszony i mam nadzieję zostanie przyjęty przez panią marszałek do debaty jeszcze w obecnym czasie. Rozpoczyna się również projektowanie budżetu przez obecny rząd. Znajdzie on swoje zainteresowanie w Sejmie, w polskim parlamencie, aby dyskusja na ten temat mogła mieć charakter rzeczowy. Często powtarzamy w ostatnim również czasie, gdy spotykamy się z mieszkańcami, że ten program nie można traktować jako koszt, bo dziecko w polskiej rodzinie w obecnym czasie to jest najlepsza inwestycja dla przyszłości, dla dobra naszego kraju, dla istnienia i dla rozwoju również gospodarczego. To jest sprawa niezwykłej wagi i mam nadzieję, że ten projekt, który jest już obecny i gdy trafi do laski marszałkowskiej, nie zostanie zamrożony. Wszak kadencja się kończy, ale myślę, że posłowie w tej materii mogą zintensyfikować pracę i podjąć ten wysiłek. Uznajemy to za jedną z najważniejszych, priorytetowych spraw naszego programu. Ja tyle, jeśli chodzi o tę kwestię. Bardzo proszę, jeśli Państwo macie w tej sprawie pytania, to chętnie odpowiem.